Zawisła wiecha nad powstającym budynkiem technicznym mieszczącym się na terenie oczyszczalni ścieków w Szemudzie. Nowy budynek, nowa hala zastąpi dotychczasowe i tymczasowe rozwiązanie, jakim był namiot. Kilka lat temu, pod koniec roku 2019, była tutaj pobudowana, zainstalowana wiata namiotowa tak zwana, która na tamten okres, na tamten czas spełniała nasze oczekiwania, aczkolwiek spółka rozwija się, dochodzą nowe zadania, kupujemy kolejne sprzęty i powstała taka idea, aby właśnie powstała taka murowany garaż, murowane pomieszczenie dla naszych sprzętów, żeby móc je serwisować, jeżeli będzie taka potrzeba, remontować. Inicjatywa faktycznie była praktycznie 3 lata temu, jeżeli chodzi o dokumentację projektową. Troszeczkę trwała dokumentacja projektowa na ten budynek, magazyn, czy może nawet warsztat, można poniekąd też powiedzieć. Dzisiaj no, mamy zwieńczenie budowy, tak, korona na dachu, także teraz jeszcze dach przykryć. Ja myślę, że na jesień będziemy mieli tutaj, jeżeli można uznać, piękny obiekt, tak, bo do tej pory otwieraliśmy obiekty jakieś kulturalne i sportowe, ale on jest niezwykle potrzebny, taki obiekt, no bo sprzęt, który my tutaj gromadzimy, stawiamy w ogóle na nowy sprzęt, często sprzęt też w leasingu. To wszystko musi być odpowiednio konserwowane, odpowiednio przechowywane. Będzie to pomieszczenie ogrzewane, tak aby w okresach jesienno-zimowych móc prace serwisowe przeprowadzać w dogodnych warunkach. Hala, która była do tej pory, była nieogrzewana. Oczywiście my ją również wykorzystamy tutaj dla naszych potrzeb magazynowych czy potrzeb właśnie stacjonowania naszego sprzętu. Będzie ona w nowym miejscu. Będzie tutaj też kanał do remontu samochodów, bo też mamy samochody ciężarowe. Będzie podnośnik dla samochodów o mniejszych gabarytach. Także będzie to, można powiedzieć, takie stanowisko serwisowe, ale też i niektóre sprzęty wymagają w okresie zimowym, że muszą być w pomieszczeniach ogrzewanych, żeby były sprawne, także będzie można też tutaj na okres zimowy te sprzęty, które właśnie wymagają, czy samochody asenizacyjne, czy beczka asenizacyjna, będą mogły tutaj w tych warunkach sobie tą zimę przeczekać. Uroczystość odbyła się w ubiegły czwartek, a zawieszenia wiechy dokonali wójt gminy, przewodnicząca rady gminy, prezes i pracownicy GPK oraz wykonawca prac budowlanych. Koszt inwestycji to niespełna 900 tysięcy złotych, w większości budynek powstaje ze środków własnych spółki.